Cześć, jestem Marek Trybusolo. Dziś mam do pokazania Wam karciankę o nazwie Ausonia. Jest to gra, która dotarła do mnie z Kickstartera. Kampania na Kickstarterze była w zeszłym roku. Miała być też gra dostarczona w zeszłym roku. Jak widać nie dotarła, dotarła dopiero teraz. Grę wydało Lican Studio. Z tego co pamiętam jest jakaś lokalna, tutaj nasza chyba bałkańska firma. Nie pamiętam czy z jakiejś Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, ale któregoś w każdym razie z tego typu krajów. Wcześniej mieli chyba jedną grę, nazywa się Shard Hunters, z tego co pamiętam, ja w nią nie grałem. W każdym razie Ausonia jest to taka gra w klimatach deckbuilder średniowieczny, dzieje się tam w średniowiecznych Włoszech. Jak ludzie piszą na internecie, jest to takie połączenie trochę Splendora, trochę Dominiona. Zobaczymy. W tym pudełku małym, ale zgrabnym, takim twardym, sztywnym, tekturowym, jest podstawka z dwoma dodatkami. Dodatki nazywają się Remnants of War i Masters of Shadow. Na Kickstarterze można było kupić chyba samą podstawową grę albo właśnie grę z dodatkami. Jest tutaj kampania solo, jest tu tryb solo, można grać przeciwko jakimś tam automom, przeciwnikom. Na czym kampania solo polega, nie pamiętam już dokładnie, tam było mnóstwo celów do odblokowania w tej kampanii. Część była do podstawki, część do dodatków, więc już tam się pogubiłem. Co jest do czego? Też powiem Wam szczerze, że to jest... Ja najczęściej na Kickstarterze mam tak, że śledzę tą kampanię podczas jej trwania, co tam się odblokowuje, co nie, no bo często się do końca zwaham, czy daną grę mam wesprzeć, czy nie wesprzeć. Ale kiedy gra się już ufunduje, no i wiadomo, przelew idzie, no to wtedy już po prostu czekam, aż gra do mnie dotrze. A jak mija ten rok czy półtora, to naprawdę można zapomnieć, co się wspierało i na czym te gry dokładnie polegały. Mam nadzieję, że mój głos się nie zmienił na tyle, żebym teraz stwierdził, że gra mi się nie podoba. Ja bardzo lubię karcianki, no karcianki z trybem solo, no to już w szczególności. No i lubię gry w takich niewielkich pudełkach. No to pudełko, widzicie, jest takie bardzo zgrabne, poręczne, sztywne, twarde, fajne. Myślę, że spokojnie można je gdzieś tam ze sobą zabrać, jak już będzie można w końcu kiedyś podróżować jakoś na luzie, to taka Ausonia do plecaka czy do walizki, myślę, że będzie jak znalazł. Gra wizualnie też pamiętam, że była bardzo ładna. Ale będę miał niespodziankę razem z Wami, bo jak już mówiłem, nie pamiętam dokładnie ani do końca zasad, ani nie pamiętam dokładnie jakie elementy są w środku. Więc troszeczkę jak z Mikołajem i prezentami, świętami, takie gry z Kickstartera, to zawsze tak jakby gwiazdka była, bo coś przychodzi, człowiek nie pamięta co i można zajrzeć do środka i sobie obejrzeć. Więc zajrzyjmy do Ausonii, zobaczmy co jest w środku i... No i zobaczmy właśnie, jak wygląda gra. Tak wygląda Ausonia. Pudełeczko takie, o moja ręka, niezbyt dużych rozmiarów, ale fajne, sztywne, twarde. Tu mam informację. Od 12 lat, 1 do 4 graczy, 30 minut. No, taka karcianka nie jakaś super długa. Komponenty, 315 kart, o Boże. Jakieś tokeny. Trackery, rulebook, solo campaign. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. Jak już wspominałem, ja sam już dobrze nie pamiętam, czy to będzie jakby, bo tutaj są dwa dodatki w środku, czy one są jakoś osobno w pudełku, czy to jest wszystko pomieszane i wymieszane. Mam nadzieję, że jednak nie. Żeby dało się jakoś tym wszystkim połapać. Pudełko niestandardowe, więc jeśli jesteście fanami jakiegoś układania wszystkiego równo, no to będziecie mieli z nim na półce problem. Okej, okay. O, no to super. To jest coś, co mi się podoba. Mamy osobno pudełka do wszystkich dodatków. Tak sobie to może ułóżmy. Osobno pudełka do podstawki, osobno pudełka do dodatków. To jest fajnym bajerem, bo nam się nic generalnie nie pomiesza. Pewnie te rzeczy tak będzie trzeba jakoś tam pomieszać, no ale mimo wszystko. I tu jest podstawka. To można było sobie kupić niezależnie od dodatków, czyli to pudełko jest takie jakby zbiorcze. Tak wyglądają karty, jakaś pani. After Unstoppable Horde of Undead, czy jakieś nieumarli. Zdewastowali jakieś włoskie tutaj prowincje, wszędzie był chaos i w ogóle ruiny i tylko Watykan się ostał. I musimy walczyć o to, żeby go odbudować i stać się najbardziej potężnymi tutaj władcami Ausonii. Tak wygląda. Wyglądają karty. Zajrzyjmy do środka. Mam nadzieję, że się da jakoś otworzyć. Ale to też fajny bajer, że można sobie na przykład wziąć i
pojechać gdzieś, na przykład do plecaka wrzucić samą podstawkę, a resztę rzeczy zostawić sobie w domu, na przykład rulebook. I to jest coś, co ja lubię, to akurat pamiętam jeszcze z kampanii. Rulebook jest prosty. Solo rule zajmują jedną taką stronę. I to tyle. Wiele tutaj nie ma. Nie jest to skomplikowana gra. Nie trzeba będzie ślęczyć godzinami, żeby tutaj ogarnąć, o co w niej chodzi. Komponenty. Tak to mniej więcej wygląda. I co tu mamy? Tu mamy... Co to jest? Solo campaign. Okej, okay, czyli to jest ta kampania solo. Tego to ja w ogóle nie pamiętam, że takie coś miało być. To powiem szczerze, to mnie trochę zaskoczyło. Intro. Jakieś scenariusze. Pierwszy, drugi, 2A, 2B. Drugi, trzeci. Kurczę, dużo tego. Jakaś fabuła, jakaś historia. Nieźle. Jeszcze 8. Kurczę, dużo, dużo tego. Całkiem dużo. To mi się podoba. No, to jest... Do grania solo, to znaczy pamiętamy, że można w to grać solo, ale bardziej na zasadzie takiej, że po prostu mamy jakiś tam naszych... co to za jakieś te... Pietoły. Mamy jakiś tam przeciwnika, taką automę, z którą sobie gdzieś tam walczymy. Ale nie do końca pamiętałem, że ma być kampania. Co mnie, muszę powiedzieć, bardzo w tym momencie ucieszyło. Więc takie gry z Kickstartera zawsze są pełne niespodzianek. Fajnie jak niespodzianek pozytywnych, gorzej jak niespodzianek jakichś negatywnych. I tu mamy karty. Od razu mówię, jeśli chcecie się dowiedzieć, jak się w to gra, czy czekacie na jakiś bardzo, jakby to powiedzieć, merytoryczny unboxing, no to ten taki nie będzie. Nie pamiętam dokładnie zasad tej gry. Nie pamiętam dokładnie, o co tu chodziło. Pamiętam, że da się w jakiejś klinocie się zagrywało karty, kupowało karty, zdobywało się jakieś tam oczywiście punkty zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej. A na czym dokładnie rozgrywka polegała, tego niestety nie pamiętam. Kampania była, nie wiem, rok temu, półtora, dawno, dawno temu. Mnie zachęciło to, że jest to, właśnie mówię, fajna, mała, ładnie wydana i ładna wizualna karcianka, wizualnie karcianka. Ja lubię takie małe gry, które można sobie gdzieś tam właśnie jadąc gdzieś na weekend ze sobą zabrać. To są przeciwnicy do gry solo, to na pewno pamiętam. Oni byli gdzieś tam odblokowywani. Ta gra miała też, pamiętam, multum celów do odblokowywania. Takich celów społecznościowych, jak tam ileś ludzi się gdzieś wybrało, celów jakby finansowych, podblokowywania jakichś tam kwot. Tego było bardzo dużo. Także to są przeciwnicy, którzy coś tam sobie robią, mają jakieś swoje zdolności. Grafika tej grze jest bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Tu mamy kolejne jakieś karty, keywords, to też fajne dla każdego z graczy. A tutaj są takie karty do mierzenia sobie, nie wiem, czy naszego życia, czy tych punktów zwycięstwa, już nie pamiętam. Ale takie trackery, ale też gdzieś tutaj są trackery takie do złożenia, bardziej typowe. To może od razu gdzieś tam zerknę. Nie, to są jakieś tokeny, znaczniki. Co to jest? Co to jest w ogóle wszystko? Base game, components. Aha, przekładki pewnie, gdybyśmy chcieli sobie to wszystko tutaj wyłożyć. A to też super. Możemy to wyjąć wszystko z tych pudełek. Jak się nie mylę, ja sobie tu nie narobię jakiegoś galimatiasu. Jak się nie mylę, to można sobie o, powkładać i sobie poprzekładać. A to sprytne. To sprytne. Ekstras. Jakie znaczniki, jakie żetony. Co my tu mamy? To są te trackery chyba, żeby sobie złożyć. Tak, o. I musimy to jakoś, tak jak w Ion Sense, sobie jakoś tu kupy poskładać. Okej. Okay. Także widzicie, że jest tego sporo, ale czekajcie, bo ja tutaj się pogubiłem. Miałem wam pokazać to. Teraz pytanie, czy ta gra będzie dostępna poza Kickstarterem? Ciężko mi powiedzieć. Pierwsza gra tego wydawnictwa, która się nazywała chyba Shard Hunters, czy jakoś tak. No podczas tej kampanii była dostępna do kupienia. Czy Ausonia będzie, o Jezu, czy Ausonia będzie dostępna, to tego nie wiem niestety. Czy ktoś to wydał u nas w Polsce, bo też takie pytania pewnie się pojawią. Tego też niestety nie pamiętam, znaczy nie pamiętam, w sensie nie wiem. Nic o żadnym polskim wydaniu nie słyszałem. Ciężko mi powiedzieć. Ale też jak widać, tyle na ile widzicie, ta gra nie jest, znaczy jest to trochę tekstu, ale myślę, że to nie jest jakaś gra aż tak skomplikowana,
językowo, bo tu są jakieś słowa kluczowe, discoveries, effort, experiment i tak dalej, i tak dalej. No trochę tego tekstu jest, ale myślę, że też dużo się opiera na ikonach, ikonach tych różnych kryształów, które tutaj możemy zdobywać. Chociaż nie, no jest tego tekstu trochę. Dobra, cofam to, co mówiłem, angielski trzeba znać. Nie jest to gra oparta na samych ikonkach, jednak tego tekstu trochę na niektórych kartach przynajmniej jest. No i grafika super. Te karty, czy one są jakieś takie super jakościowo? Nie wiem, nie wydają mi się jakieś takie. Więc czy ich nie trzeba by przypadkiem tak koszulkować, no to nie mam pojęcia. Się obawiam jeszcze, zwłaszcza, że mają czarne krawędzie, że po takim tasowaniu ileś razy może być na nich widać zużycie. No ale nie wiem, co się okaże pewnie w praniu. Czy to wszystko wchodzi w koszulkach do tego pudełka? Nie mam pojęcia. Może tak. Ja tam nie jestem fanem aż tak koszulkowania, no ale tak jak mówię. Czy to tu wejdzie wszystko? Może to i wejdzie. Może to wejdzie z tych wszystkich dodatków. Dobra. W każdym razie to jest podstawka. Z kampanią solo, z instrukcją i w małym, zgrabnym pudełeczku. Tak wygląda. Tu mamy dodatek numer 1. Fajnie, że to małe pudełko dodali, bo mogli to wszystkie karty wrzucić do środka bez rozdzielania tego na te dodatki. Ale jednak podoba mi się, że każdy dodatek ma swoje pudełko, bo jakbyśmy nie chcieli z nim grać albo nie chcieli z nim grać, to możemy sobie to jakoś sprytnie porozdzielać. Krótka instrukcja, bardzo krótka. Starter deck setup. OK. Solo rules changes. Fajnie, że dodatki też są kompatybilne z trybem solo. No ale tutaj wiecie, za dużo rzeczy aż tak nie ma. Mimo, że kart jest całkiem sporo. W ogóle tych wszystkich kart jest dużo. No. Tak jak pisało też na opakowaniu. Ponad 300. Czy to są jakieś misje? Co to wszystko jest? Na pewno dodatków nie będę nigdzie wrzucał na razie, bo nie mieszał tego wszystkiego razem, bo to trzeba sobie podstawkę trochę ograć. Jakieś misje, które możemy wykonywać. Jest ich całkiem sporo. Wszystkie karty mają różne grafiki. Kurczę, ładne. Ładne. W ogóle fajny jest taki klimat, że tu mam jakby tak to naszkicowane, a tutaj to przechodzi w jakąś taką konkretną postać. Tak tutaj na przykład. No ładnie, wizualnie gra mi się bardzo podoba. To taki w ogóle fajny, taki średniowieczny wygląd. No i co? No i pełno kart, no. Widzicie. Taki unboxing. Unboxing gry karcianej. Dodatek numer 2 i dodatek numer 3. Taki jakiś nastawiony bardziej na... W ogóle to wszędzie to logo Shard Hunters, bo oni chyba chcą stworzyć jakieś takie, wydaje mi się, nie wiem na 100%, ale wydaje mi się, że oni chcą stworzyć jakieś takie swoje uniwersum, w którym by były osadzone ta gra, ta Usonia i ta poprzednia, ten Shard Hunters. Także mi się marzy stworzenie takiego świata, w którym te wszystkie gry będą się rozgrywały. Czy one są faktycznie połączone? Nie pamiętam. No ale pomysł w każdym razie, pomysł niezły. Component Soldiers, Zealots, Guards, ok. I też Solo Mode Changes, czyli po prostu sobie jakieś drobne zmiany, które wprowadzamy w grze solo. I kolejna paczka. Paczka z kartami. Też już na początku tego filmu wspominałem, że Ausonia miała duży poślizg. Ja pamiętam, że ona miała wyjść chyba w zeszłym roku. No jak widać nie wyszła. Dobrze, że w ogóle dotarła. Na szczęście ja nie miałem nigdy sytuacji na moich Kickstarterach, znaczy tych, które wspierałem, żeby coś finalnie do mnie gdzieś tam nie doszło w ogóle. Ale wiem, że no, bywały takie akcje na Kickstarterze i to jest wtedy niefajne. Czy to się da wszystko w ogóle połączyć? Czy jakby te wszystkie dodatki się połączyło w jedno, nie wiem, czy jest taka opcja w ogóle, czy je trzeba jakoś rozdzielać, ale to tych kart jest po prostu zaczęsienie. Każda ma inną grafikę. No nie wiem, dużo tego. No w każdym razie tak wygląda Usonia. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak się w to w ogóle gra i na czym ta gra do końca polega, no to po prostu musicie wpaść na mój najlepiej Instagram, bo tam jest w sumie najwięcej zawsze materiałów moich, ale mam też profil
wiecie lub nie wiecie, na Facebooku, na Twitterze. I na pewno kiedy sobie to wszystko sypać. Na pewno sobie kiedy to wszystko ogram, tam będzie więcej informacji na temat gry, na temat dodatków, ale pewnie nie szybko, bo jest tego dużo i trzeba to wszystko pewnie ograć i opanować i zobaczyć, na czym to wszystko polega. Ale sprytnie, no sprytnie muszę powiedzieć jeszcze raz, że sprytnie jest to wszystko wymyślone, bo to wszystko tutaj fajnie się mieści, no tak na styk, bo na styk, ale, no ale włazi, o patrzcie. I pewnie jeszcze jak się te całe liczniki życia złoży do kupy i wyjmie tą tutaj gąbeczkę, to to wszystko się fajnie zmieści. No i tyle. Dzięki za uwagę, za obejrzenie Ausonii i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.